Witam, nazywam się Tomek. Chciałem Was dzisiaj zaprosić do zwiedzenia mojej jaskini, którą odkryłem pierwszy raz w życiu. I tak się to ciągnie do dnia dzisiejszego. Sami zresztą zobaczycie. A więc tak wygląda ta jaskinka. Obszerny korytarzyk. Jedno odcinę od nogą. Oczkiem. Oraz zasychanym przez nas ciągiem dalszym, do którego Was zabiorę za chwilę. Saleczka, można się w niej obrócić. A teraz będziemy wchodzić drugim otworem, który był zabezpieczony kratą, aby nikt nie wpadł. Ona jest tylko odsunięta. Tutaj nad tym otworem osunęło się drzewo i odsłoniło skałę. No, tutaj jest z drugiej strony ciągiem dalszym, do którego Was zabiorę za chwilę. To co zasypaliśmy, aby tu nie było przeciągu z tego kominka, którym wchodziłem. Tutaj jest jeden przodek, którego żeśmy nie kopali. I tu się właśnie zaczynają pajączki. Jak kogoś to zastanawia, to ja jestem bez kasku, więc może mi sobie fajnie siąść na głowę. Taki sk... O, komuś tu już wpadł but. I tu jest korytarz pajączków. Tak, jakieś zwierzę okopało. Tu jest kominek do góry, w który będziemy wchodzić. To mi pierwszy raz w życiu coś się otworzyło. Tam są dwa korytarze. Jeden idzie tam. Ale się zaciaśnie. Drugi idzie tam. I też się zaciaśnie, ale może jakaś szczupła osoba by to kopała. Czy to ma sens? Tutaj raczej wątpię. Teraz wchodzimy do... To mi pierwszy raz puściło w życiu to, co ma, widzicie, puste. Takie małe sosik. Tam są te korytarze na dole. Tu widać, że jakieś zwierzę próbowało się wyjść. Albo my to kopaliśmy, nie wiem.
salka z filarkiem. O kurde. My tu jesteśmy w okolicach tego zwalonego drzewa. Ja zapomniałem, jakie to było duże. Tamtędy wchodziłem. Tu kopaliśmy do góry, ale nic nie było. A to się dało obejść swego czasu. Pytanie, czy dalej się da. I czy to jest bezpieczne, czy nie. O kurde. Łopatka już zeżarta. Wiaderko też do wywalenia. Aha, tutaj takie obejście było. Ale tego nie pamiętam. Tutaj prowadzimy chyba z drugiej strony coś, ale nam nie szło i zasypaliśmy. Ja pierdzielę, jak to wygląda. No to chyba była jakaś skórka. No prawie chodzę. Tędy weszłem, tędy mam wyjść. Tutaj też widać urobek. Tu była studnia dosyć głęboka, tylko zasypaliśmy ją. A skąd to mleko tu? I że to tak ładnie się zachowało. Cała jaskinia jest wysuszona. Co jeżeli bylibyśmy pod powierzchnią, to nie powinno mieć miejsca, bo kawałek łopatki, ktoś tu chyba musiał wejść. Ponieważ powinna być wilgoć, a tu wilgoci nie ma. Bo jest mokro teraz na zewnątrz. Tędy wchodziliśmy. Myślałem, że to będzie gorzej wyglądało. Szczególnie jak zobaczyłem to drzewo nad nami. A tu jest miejsca dużo. Nie wiem, czy mi widać, czy nie widać. Ale ja tu stoję takim rozkrokiem. Tam weszliśmy. Tędy wyszliśmy. Wszędzie są poodkładane ciekawe kamyczki, z tego co pamiętam. Kwarce. I czemu tu nie ma... Jakieś zwierzę zestrało się w takim miejscu. No powiem wam nie do wiary. Coś tu wylazło i się zesrało. I to widać, że to
Chyba, że tak wyschło po prostu i jest stare, no nie wiem. Ciekawe. To już zostawię. No mi się do niczego nie przyda. No tu wygląda jak... Sami widzicie jak... Teraz będziemy wychodzić do korytarza pajączków. Musimy też jeździć na zjeżdżalni. Będziemy kierować się we wejście. Tędy weszliśmy. Tu nie ma niestety warunków takich jaskinnych. Za sucho. Kurde, będziemy wychodzić zaraz, ale zapomniałem rynienki. No nie. Dobra, mam moją zgubę, rynienkę. Wiaderka. Mają muszy i są dobre, to nie wezmę. Nie muszą tu zaśmiecać. Tam jest jedyny przodek, którego nie kopałem. Tam jest to zasypane wyjście. A my będziemy wychodzić teraz do góry. Nie wiem jak z tym wszystkim. Nikt mi nie pomoże. Bo... Nie, ciągnij. Dobra, daj do góry. Tylko delikatnie, bo tu kamera jest. No. Musisz teraz odsunąć się z tym tam do środka. A tak? O, no. Żeby nie zahaczył. O. Tak lepiej wciągnąć. Weź tę kamerę. Dobra. Znaczy to i tak byś musiał, jakbym wchodził, to tutaj na pół piętro byś musiał wejść. Ale powiem ci, że tu jest gorzej wejść. Znaczy... Ja wyszedłem tak szybko, z zamkniętymi oczami. A wcześniej tak ładnie wyszedł, nie? Ty będziesz miał lepiej, nie? Thank you.
to zwiedziliśmy całą jaskinię. To była moja pierwsza jaskinia, którą odkopałem i odkryłem w życiu. Pozdrawiam.